Rozdział 4. Trailing Stop na MT4. W tym module wyjaśnimy, jak korzystać z funkcji Trailing Stop, tak zwanego stopu kroczącego, na platformie MT4. Trailing Stop stanowi bardzo ważną funkcję platformy MT4. Polega ona na śledzeniu potencjalnie korzystnych ruchów na rynku oraz jednoczesnej aktualizacji opcji Stop Loss w celu zabezpieczenia zysku lub zminimalizowania strat, jeśli zmiany na rynku działają na Twoją niekorzyść i Twoje pozycje stają się nierentowne. Zlecenia z funkcją Trailing Stop możesz składać jedynie, jeśli Twoje konto jest podłączone do serwera. Jako połączenie opcji Take Profit i Stop Loss, Trailing Stop może zostać wykorzystywany do zablokowania Twojego zysku jako Stop Loss. Oznacza to, że Twoja pozycja może być zamknięta w rezultacie Stop Loss, ale jako zysk. Teraz zobaczymy, jak to działa na pozycji kupna. Trailing Stop musi być ustawiony co najmniej w odległości poziomu Stop Limit od aktualnej ceny. Warto wiedzieć, że tak samo jak Stop Loss lub Take Profit, Trailing Stop musi być ustawiony na poziomie obecnej ceny, a nie na poziomie ceny otwarcia zlecenia. Musi być więc dodany do zlecenia, kiedy Twoja pozycja przynosi zysk albo przynajmniej wychodzi na zero. Teraz spójrzmy, co się stanie, jeśli zrobisz to w odwrotny sposób. Załóżmy, że otworzysz pozycję kupna pary euro do dolara amerykańskiego i natychmiast modyfikujesz to zlecenie, korzystając z Trailing Stop przy minimalnym dystansie 40 punktów równym 4 pipsom. Aktualna cena ask wyniesie 1,30000, a aktualna cena bid wyniesie 1,29980. W takim przypadku Twój Trailing Stop znajduje się na poziomie wartości 1,30020. Różnica pomiędzy 1,29980 i 1,30020 wynosi dokładnie 40 punktów. Trailing Stop został ustalony zgodnie z ceną zamknięcia, innymi słowy ceną bid lub zleceniem kupna. Kiedy tylko cena kupna osiągnie poziom 1,30020, Trailing Stop zostanie aktywowany. Oznacza to, że Trailing Stop zablokuje Twój Stop Loss na poziomie 1,29980. Jeśli w tym momencie rynek zacznie działać na Twoją niekorzyść i osiągnie wartość 1,29980, Twoja pozycja zostanie natychmiast zamknięta przy stracie 20 punktów, czyli 2 pipsów, ponieważ otworzyłeś ją przy cenie 1,30000. Przy założeniu, że rynek będzie dalej działać na Twoją korzyść, Trailing Stop podąży za tym zyskiem i zaktualizuje Stop Loss nową wartością, zgodnie z ustaloną wcześniej odległością, która w naszym przypadku wynosi 40 punktów, czyli 4 pipsy. Kiedy cena osiągnie poziom 1,30080, Trailing Stop zaktualizuje Twoją pozycję Stop Loss do wartości 1,30040. Jeśli cena będzie dalej rosnąć do poziomu 1,30082, wartość Stop Loss podąży za tym i zaktualizuje się do poziomu 1,30042. Będzie to kontynuowane do momentu, kiedy rynek zacznie zmieniać się na Twoją korzyść lub tak długo, jak będzie on działać na Twoją niekorzyść i osiągnie aktualną wartość Stop Loss. W wypadku niekorzystnych zmian na rynku, które nie poskutkują osiągnięciem zablokowanej wartości Stop Loss, obecna wartość Trailing Stop pozostanie bez zmian. Kiedy dołączysz Trailing Stop do swoich pozycji, ale jeszcze go nie aktywujesz, zauważysz małą literę T wyświetloną na ikonie zlecenia w oknie terminala w zakładce Handel. Jednak, kiedy tylko Trailing Stop zostanie aktywowany, litera T zniknie, a wartość Stop Loss będzie aktualizowana. Dziękujemy za uwagę.